Ten ma maczetę. Ej no, broniłem się, halo. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy już trzeci raz w grę Paint the Town Red i dzisiaj, jak widzicie, mamy przed nami piękną mapkę, która odbywa się w więzieniu, więc wydaje mi się, że będzie tam całkiem niezła sieczka. Jeżeli jesteście zainteresowani taką właśnie formą rozrywki, gdzie ja daję upust swoim emocjom, to serdecznie was zapraszam. Dobra, tak więc jesteśmy. Jak zawsze na pierwszy ogień staramy się rozwiązać całą tą mapkę bez żadnych modyfikacji, chociaż wiemy, że i tak pewnie skończymy z tymi modyfikacjami, ponieważ gra zwyczajnie jest za trudna, a ja jakoś nie mam w zwyczaju grać w trudne gry. To znaczy mam w zwyczaju, ale wolę jeżeli jednak gry są troszkę łatwiejsze. Co my tu mamy? Mamy różne cele. Już widzimy w celi pierwsze potencjalne narzędzie zbrodni, czyli szczoteczka, która ma, jak widać, spiłowaną końcówkę. Tak na filmach czasem robili, że właśnie w taki sposób robili sobie broń i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza cela. Muzyka tutaj w tej grze jest dość głośna, więc właśnie ją sobie ściszyłem. Mam nadzieję, że wam to troszkę ulży. Tu jakiś jest nasz, mam nadzieję, kolega, chociaż jest innej karnacji, ale to o niczym nie świadczy. Tutaj jest to, tu są jakieś rzeczy w podłodze, które nie wiem zbytnio o co chodzi. Tu są jakieś fajeczki, tutaj sobie... Nago laska, znaczy no ciężko się nie kąpać nago laska, ale tutaj widać, o, nawet jest cenzura. Tutaj fajne, tu sobie tańczymy, ja też może sobie odkręcę, nie wiem czy da się odkręcić. Nie da się odkręcić, ale to, o, tu na przykład leci woda. I tutaj sobie też tańczymy, jak tam kolega nasz i ogólnie jest fajnie. Tak więc tutaj są prysznice, co tu jest dalej? Tutaj widzimy, mają koszykówkę, mogą sobie pograć, tutaj mają bieżnię i siłownię. Czy to działa? Tak, widzicie, no jestem fit, jestem jak Ewa Chodakowska. Tutaj sztanga, którą można użyć i talerzy też można użyć. Co tu jest dalej? Tutaj jest dalszy jakiś, po prostu, nie wiem, chyba stąd nie przyszliśmy, nie stamtąd przyszliśmy. Tu jest dalsza jakaś część więzienia. Pójdziemy na górę jeszcze sprawdzić, co tam jest na górze. A, po prostu są cele, górne cele, czyli no jest tutaj dość całkiem dużo ludzi. Ci panowie patrzą się na nas dość nieprzyjemnie i nas nie chcą przepuścić dalej. Więc chyba tutaj, albo nie, jeszcze nie, wejdziemy jeszcze, zobaczymy, może coś ominęliśmy. Co tam jest? Tam jest jakieś biuro, więc chętnie bym tam poszedł sprawdzić, co w tym biurze się dzieje, ale wejdziemy jeszcze tutaj, bo tutaj nie byłem. Co tu jest? To są chyba jakieś izolatki, co? Tak? No, tam... A nie, to albo dla wariatów, albo jakieś izolatki. Wydaje mi się, że to są izolatki, a izolatki co... O co chodzi? O co chodzi? Czy ja mogę tędy wyjść? Nie, ale tu jest hantel na przykład. Którym się podnosi? Tym. Już dawno nie grałem. A to? To też mogę? Mogę. Pałkę. Tu fajka leży. Czyli... Uuu. Tu jest jeszcze jedna pałka. Czy... Kolego! Co to za jakieś zaskakiwanie mnie? Ty też, panie policji... Uuu, no i zobacz. I on mi zadał tyle damage'a, że ja teraz już nie wiem, co mam zrobić z tym wszystkim. Tak więc, zaczęliśmy tutaj naszą rozprawę, balangę zaczęliśmy. O nie, to moje, wypadł, dobra. No i jak zawsze, zaczęło się dopiero, ja już nie mam połowy życia. Jak żyć, ja się pytam, jak żyć? Nie wiem, czy to przez to, że ja się nie bronię, czy po prostu, no, jestem taką niezdarą, ale no, znaczy nie, no, w sumie powinienem zabijać policjantów chyba, nie? Ucięło mu rękę. Gdzie są policjanci? Najpierw rozprawimy się z policjantami, no bo jako, że jesteśmy więźniami, to powinniśmy nie lubić policjantów. Jezu, on ma paralizator. Dobra, tego policjanta tutaj załatwiłem. Załatwimy na razie wszystkich policjantów po kolei, a myślę, że więźniowie dzięki temu nas bardziej polubią. Ty tutaj z pałką do innych? No, nie ma. Ej, bo ta pałka ma całkiem niezłą moc. To jest kuchnia, której wcześniej nie widziałem. No ale tak jak mówiłem, najpierw załatwimy wszystkich policjantów, którzy tutaj moich ziomeczków próbują załatwić. Tu jest jedzonko, więc jest całkiem spoko. Gdzie jest kolejny policjant? Ja się pytam. Tutaj, on sztangą bije, a sztanga to już jednak jest taka mocna broń, więc nie ma takiego bicia, proszę pana, nie ma takiego bicia. Dobra, tutaj załatwiłem. U, czy ktoś za mną biegnie? Tak, biegnie tamten facet za mną. Okej, okay, unik był. U, mam to i wezmę sobie jego pałkę. Tutaj policjanta muszę załatwić. Myślę, że to jest całkiem dobry sposób na rozgrywanie tej sieczki. Jeżeli załatwimy wszystkich policjantów za pierwszym razem,
to potem całe więzienie będzie mogło uciec. Nie wiem na razie, czemu oni biją się sami ze sobą, skoro jesteśmy więźniami i powinniśmy się trzymać razem. Najpierw wykurzyć wszystkich strażników, a dopiero potem starać się wykurzyć samych siebie. Tam słychać właśnie paralizator. O, na górze są jeszcze. Na górę, więc muszę iść na górę, z tym, że góra jest zajęta przez pana z paralizatorem, ale tędy sobie wejdę. O, i teraz co? Czy ich jest dwójka? Dobra, myślę, że tamci się już nimi zajmą. Ja mogę sobie... O ty. No i uderzyłeś mnie. Nie lubię takich zaskoczeń. O, tutaj muzyczka bardzo głośno gra. Czy to stąd? Nie. Paralizator mam, dobra. Ale go trafiłem z kubańca. Czy ja go zabiłem? Nie pamiętam już. Chyba go zabiłem, dobra. Ten ma meczetę. Ej no, broniłem się, halo. Ale to nie... Kurde, no fajnie w sumie było, fajnie. Więc wrócimy do menu, damy sobie może jednego moda, zaczniemy tak, wiecie, po kolei. Wybierzemy sobie jakiegoś słabszego moda i wrócimy do rozgrywki. Random Friends, tylko że znowu wtedy będzie... Chociaż nie, Random Friends... to ma jakiś sens, nie? No bo w prawdziwym życiu też macie przyjaciół i w więzieniu też macie swoje grupki, swoich znajomych i w ogóle. Ten idzie właśnie ze szczoteczką. No i zobaczcie, no i przez to ja właśnie przegrałem. Przez to przegrałem, bo on już mnie tak uderzył dość mocno. No ale teraz są ci Friendsy, ja widzę tych Friendsów moich. Teraz już widzę. Ale to nie zmienia faktu, że no ten pierwszy policjant, który mnie uderzył, ja powinienem mieć broń, zanim do niego wyskoczyłem, zdecydowanie. Dobra, no idzie to już teraz dość szybko. Ja wrócę po tą broń, bo powinienem. Jeżeli pytacie, dlaczego akurat wybrałem Random Friends, no to jest logiczne, w więzieniu też są właśnie jakieś grupy, ekipy i tak dalej, które ze sobą walczą. Jezus, jak to szybko poszło. Patrzcie, już nikt nie żyje prawie. Które ze sobą walczą, no i dzięki temu, no wiecie, to by nie było tak, że byłoby jakiś bunt w więzieniu i że wszyscy ze sobą walczą. Najpierw ludzie albo by poszli na strażników, co jest, no taki jako pierwszy wybór, na pewno byliby strażnicy. To jest koleś z meczetą. Ja muszę pamiętać, że zaraz gdzieś wyleci ten wielki. Albo i nie wyleci. Okej, okay, gdzie jest jakaś broń? Tu jest jakaś broń. Gdzie ona jest? Tu jest. No podnieś. Okej, okay, udało mi się. Czy dużo ich zostało jeszcze? Jakoś nie za bardzo chyba, nie? Tak czy siak, no myślę, że to już teraz będzie końcóweczka. Myślę, że zawsze będę Random Friends włączał na koniec, no bo to jest takie ciekawe. Oczywiście pierwszy raz będziemy próbowali bez żadnych pomocników, bez żadnych udogodnień, ale muszę stąd uciekać. Czy ja mogę coś sobie wybrać, jakąś broń, która... O, tak, meczeta. Gdzie jest ten od tego? Nie ma go już chyba. O nie, uderzył mnie. To niedobrze. Zostało ich pięciu. A ja tutaj mam co? Zostało ich pięciu. Opa! Dobra. Czy zostało dwóch ich już tylko tak? I czy teraz wyjdzie ten największy skurczybyk? Bo był taki dziwny dźwięk. Gdzie jesteś, ostatni? Tu jest, no i to jest ten wielki boss, wielki skurczybyk. Nie będę używał żadnych rzeczy jakichś ciekawych. Nie będę używał. Zaczynamy od początku. Chyba zabiłem swojego, przez co wszyscy stali się moimi wrogami. Ale ja mam mało życia. I zaraz znowu podleci do mnie tamten wielki. I będzie nieciekawie. Nie powinienem tak stać w jednym miejscu. Ale no trudno. Kurde! To jest to. Okej, uciekam. No właśnie, zobaczcie ile ich jest. Nie zostało ich jeszcze wcale tak mało, jakby mogło się wydawać. 7 zostało. 6. Uszesz, no i nie, czy ja to znowu przegram? To jest całkiem możliwe. Zabili mi kolegę nowego. No nie, przegrałem. No, niestety. Trudno, jak zawsze, próbujemy raz jeszcze. Ja wiem, że wy zaraz powiecie mi, że ja to jestem słaby w tą gierę, że wy to byście zrobili inaczej, że ja się wpierniczam w nich. No, ale to jest mój styl grania, ja lubię tak się czasem w kogoś wpierniczyć, bez mydła, po prostu. Co, ty? No i co? Nie trafiłeś. Głowa ci odpadła, człowieczku. No, weź tą broń, no i co? No i co, cwaniaczku? Myślałeś, że dasz sobie radę z Manoojkiem? Nie, a ty co? W białej koszuletce do bicia żony tu podleciałeś? Ej, ziomki, jesteście przyjaciółmi, nie bijcie się. A nie, ty nie byłeś chyba. Dobra,
który to nie jest mój, ty nie jesteś mój. Widać było na pierwszy rzut oka, że nie jesteś mój, ty też nie jesteś mój, a psy nigdy nie będą mój. Utrzysz w mordę. Nic nie mówiłem. Dobra, polecimy tutaj, poszukamy jakiejś broni. Ręka raczej jako broń nam nie posłuży za dobrze, ale na przykład sztanga, czemu nie? Kto jest chętny do przyjęcia sztangi na klatę? Ty byłeś. O, ty z tasakiem do mnie, cwaniaczku. Dobra, to ja sobie wezmę ten nożyk. Czemu by nie? No i co? Rączkę ci odciąłem, a teraz co ci odciąłem? Nie wiem, pewnie penis po głowę. Golasek nie jest już moim przyjacielem, choć w poprzedniej rundzie był. Dobra, on umarł. Niestety nasza kosa nam się skończyła, więc weźmiemy sobie teraz... no patrzcie, tutaj wleciałem w niego tak dość ofensywnie, tak po swojemu. No i umarł. Tutaj z paralizatorem dostałem trochę nim. No czemu nie zabijasz na hita? Może być ciężko. Nie jest wcale tak dobrze, jak było poprzednimi razami. Ja znowu mam bardzo mało życia. Nie mam broni. Dobra, tutaj jest. To jest ten z maczetą, który ma naprawdę dużo życia. Dobra, udało mi się zabić tego z maczetą. I teraz nie chciałbym być po prostu ugodzonym przez pozostałych. Dobra, udało mi się. Jak się rzuca broń? Tak, o, i bierze się maczetę. Dobra, myślę, że z maczetą mógłbym sobie dać radę, ale myślę, że do tego czasu chciałem poczekać, aż się sami wybiją ci wszyscy, bo chciałem maczetę sobie zostawić na tego ostatniego skurczybyka. Więc poczekam na rozwój sytuacji, tylko że wszyscy biegną do mnie niestety, więc to może być problem. No nie, ci się tam złapali w kilka osób, ja tu sobie postoję i poczekam, aż się wybiją, ale to jak widać nie zadziała, bo wszyscy do mnie biegną, więc chciałem wyrzucić po prostu tą maczetę, ale ona już się popsuła, więc tak czy siak zbyt dużo by mi nie pomogła. Wezmę oczywiście to. Okej. Dobra, udało się. Kolejną potrzebuję, jest. Zostało nas pięciu. Tu jest jakiś mój ziomeczek, który no w pewnym momencie już moim ziomeczkiem nie będzie. Zostało nas czterech. Tam jest, tam są wszyscy, tak? Tam jest ten jeden, który nie umarł, więc ty go dobij, kolego tam. Zostało nas czterech, tak? Tak. Zostało dwóch, może... Co ty podnosisz? No ty szmato, przepraszam. Dobra, udało się. I gdzie ten duży wybiegnie? Skąd on wyjdzie? Stamtąd. Czy ja powinienem... Jak się używa... Kurde, chciałem użyć tego powera jakiegoś. Smite'a. Nie, może nie. A smite'a użyję. Czy tak się go da zabić na jednego strzała? Umrzyj, cwaniaczku. Umrzyj. Nie jesteś godny, żeby ze mną zadzierać. Ale nawet na jednego strzała cię ten smite nie zabije. No strzelaj do niego. Strzelaj. Zabijaj. Dwa smajty też mu nic nie zrobiły. To ile rzeczy może go zabić? Krzesło elektryczne raczej by na niego nie podziałało. No nie zabiło go to. Czy ja mam jeszcze czas na jednego powera? Mam. Mogę tak zrobić shockwave'a. To mu nic nie zrobiło. Tam widziałem, że leży sztanga. Sztanga jest dość długa. Więc jeżeli zebrałbym tą sztangę... A sztanga już jest popsuta. Udało się! No! Kurde, ale tyle rzeczy, które na niego musiałem zużyć. Broń, znaczy tak, cały power, smite, który normalnie zabija kilka osób naraz, takie dwa strzały, czy tam trzy nawet go nie zabiły. Potem shockwave nic na niego nie zrobił. No i dopiero broń zrobiła. Wyrzucę broń, żeby nie było, że to ja spowodowałem tą sieczkę i chyba tędy się będzie jakoś uciekało, nie? A jednak nie, myślałem, że tędy się będzie uciekało, bo... No patrzcie, nawet otworzyli te. Tego nie widziałem. Czyli którędy się ucieka? Tam? Tam coś świeci. Może tam. Tak, tutaj się ucieka, więc... W więzieniu... Przykro mi, ale... To już jest koniec, to już jest też koniec tego odcinka. Zrobiliśmy totalną sieczkę w tym więzieniu, wszyscy zginęli. Nie wiem, jak to wytłumaczę na wolności i co, i on myśli, że tak sobie po prostu wyjdzie i będzie żył dalej ze świadomością, że przez niego wszyscy umarli? Tak pewnie będzie, więc ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za
za bycie w tym odcinku, za pomoc, za oglądanie i za wszystko tak naprawdę. Jeżeli Wam się jak zawsze spodobało, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie spodobało, to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba, to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!